dzisiejszym odcinku musimy zrobić wszystko, żeby święta się odbyły. Nie wiem, czy wiecie, ale w dzisiejszym odcinku wraz z Ewelą będziemy musieli uciekać przed zbuntowanymi elfami. Jak widzicie, my mamy bronię, ale elfy ich nie mają. Oni mają tylko węgiel, którym mogą do nas rzucać i nam też bronie będą się upgrade'ować tutaj stopniowo. Także mamy na razie te najsłabsze, ale mam nadzieję, że mimo tego uda nam się tutaj parę osób wyeliminować i wygramy to, a nie tak jak w tamtym odcinku nas pokonają. Ja jeszcze broni nie mam, ja dostanę je dokładnie za minutę i słuchajcie, wszystko polega na tym, że mamy 100 elfów, które są zbuntowane. Oni mają właśnie węgiel i mogą do nas rzucać z węgla, ale oni nie są tak dobrzy jak my, czyli mogą troszeczkę wolniej chodzić, nie mogą też ślizgać się, nie mają sprintu, przez co mam nadzieję uda nam się wygrać grę. Co 10 minut nasze bronie będą coraz lepsze, więc oglądajcie odcinek do samego końca, mam nadzieję, że nam się uda i w ogóle zobaczcie się, jaki klimat. Ja ci przypominam, że w ostatnim odcinku było tak, że na początku nikogo nie było i oni mieli taką taktykę, jak ci mówiłam, czyli na samym końcu wszyscy naraz na nas i nawet nie było, kiedy oni całe Tilted Towers rozwalili. Tak, wygląda na to, że wszyscy są na Tiltedach i Ewela, teraz po cichutku możemy do nich postrzelać, bo mamy, wiesz, mamy cichą broń. Trafiasz coś, bo ja nie. Tak, ja trafiam, oni mają po 200 HP, musisz o tym pamiętać. Oni nie mają potki, tylko mają po 200 HP i oni nie wiedzą, skąd my strzelamy. Tutaj są bliżej jakby, co? Więc Ewela, możesz tutaj do nich strzelać. Oni są jak mrówki, ja nie mogę w ogóle nic trafić. Dobra, idę na blisko do ciebie tam, bo na razie ciężko. No to prawda i musimy uważać na węgiel, bo koło mnie tu co dopiero przeleciał węgielek. Ja idę trochę bliżej, bo oni nie są tacy szybcy. O, Ewela, tu przechodzi. Dawaj go, dawaj, jest tu elf pierwszy, dobra, wyeliminowany. Jezus, jak ty stresujesz. Dobra, oni tam idą, zaczynają chodzić do nas. Postarajmy się strzelać właśnie do tych samych, żeby ich trochę rozpraszać. Uważaj, bo tutaj na Tyrolce ktoś jedzie, jak coś. Dobra, rozwalmy ten kamień może on nam pomoże. Ej, jeszcze powiem wam tyle, że niektórzy też tutaj chcieli sprankować, ale zrobili sobie gorzej, bo ubrali takiego samego skina jak my. Tutaj jest pierwsza osoba. I oni później, dobra, nie ma już jej, oni później będą sobie myli te osoby ze mną. Także Rafał, jak zobaczysz Mikołajkę, to nie zabijaj jej, tak samo takiego Mikołaja jak ty masz, dobra? Żeby im się to myliło później. Czyli niektórzy, jak słyszycie, chcą się pod nas podszyć, żeby nam też było trudniej. Ja, jak widzicie, Eweli nie mam zaznaczonej i zobaczmy na strefę. No, strefa robi się coraz mniejsza, więc Ewela, musimy tutaj się ogarnąć i eliminować ludzi. No to chodź, prowadź ty i ja z tego, co widzę, to ich tak mało tutaj jest. Oni gdzieś się schowali wszyscy. Albo w jednym budynku. Oni trochę wyglądają jak obłąkani. Jest tutaj jeden koło drzewa, dawaj go. Za drzewem tutaj. Chodź na blisko do niego. Dostałam węglem w twarz. Okej, okay, u mnie tak to wygląda, że obiłem bardzo mocno tego zaznaczonego. Ja też dostałem węgielkiem. Musimy uważać, bo to jest mocne. To jest mocne, to on bije po 20. Ja potrzebuję, Rafał, jakiejś broni innej, bo przecież ta broń to... Uważaj, bo podchodzą, musimy cofnąć. Dobra, oni wszyscy do nas powoli zaczynają podchodzić. No, ta broń nie jest zbytnio dobra. To dawaj go, Ewela. Już muszę przeładować. My możemy się budować też, także tu mamy ten plus. Ej, dostałem znowu od gościa. Tutaj podchodzą, patrz jak oni w ogóle wolno chodzą. I oni muszą zbierać po sobie węgiel, bo mają tylko 3 węgielki do rzucenia. Dobra, dawaj tych tutaj na plecach. Jezus, ile oni mają z tej broni, to trzeba parę razy strzelić w nich, żeby oni tutaj... Bo oni ogółem mają po 200 HP, nie mają w ogóle potki. Mają 200 białego. Tutaj, Ewela, ja bym strzelił po tego gościa, chodź za mną. Mamy 68 osób jeszcze do wyeliminowania. Dobra, jest tutaj Ewela u mnie, dawaj go. Ja ci powiem tyle, Rafał, że nie mogę się doczekać, jak dostaniemy niebieskie bronie, bo ta broń mnie denerwuje. Ja powiem tyle, że to nie będą niebieskie bronie, a ogółem ekwipunek. Ej, dostałem centralnie w głowę. Dawaj go, Ewela, tutaj, mamy go. Ten też jest obity jak coś. Ja mam ciężko z trafieniem. Oni są ciemni i tutaj jest tak ciemniej też na tej mapie. Jeszcze on jest zielony, nie? On ma bardzo mało już jak coś, dawaj go. Z góry do nas celuje elf, ale oni śmiesznie wyglądają, bo oni są tacy malutcy. Dobra, dawaj Ewela. Dawaj tego elfa po prawej stronie. On dostał już setkę około ode mnie. I w razie czego mamy leczenie, tylko to leczenie jest ograniczone, więc musimy o tym pamiętać, Ewela. Dostałam w twarz, Rafał. Mamy 64 osoby jeszcze do wyeliminowania, a strefa zaraz będzie coraz mniejsza i oni mogą nas z tego wyeliminować. I ktoś tu jedzie samochodem, Ewela, chodź do mnie. A dajemy im ten granatnik pod głowę? Możemy, tylko wjeżdżają tutaj we mnie prawdopodobnie, Ewela. Widziałeś? A to ty, przepraszam. Ja do Eweli strzelam, nie? Ty nie chcesz, żeby nie było świąt? No właśnie. Ej, dostałem z węgla, Ewela. Jest ja źle. Dwa razy, trzy razy dostałam.
Ej, ale jest coraz ciężej, coraz więcej ich jest. 61 osób. I tak dobrze, że nie wszyscy się na nas rzucili, no nie? A ja bardzo mało osób w ogóle pokonałam jeszcze dopiero. Widzę, że chyba ty więcej. Dawaj tego zielonego tu. Raz tutaj z tyłu, tych tutaj. Mikołaja dawaj. O ty kurde, Mikołaju. Ale dostałam w czoko oko. Tu mam elfika, dawaj go. On się poddał chyba. Tamten, dawać go. No ja nie mogę nic trafić! 56 osób, a zobacz jaka strefa. My zaraz będziemy mieli przegwizdane. Więc Ewela, postarajmy się teraz mocno. Dobrze, ja czekam na jakiegoś shotguna. Jak będzie shotgun, to będzie co innego. Nie przebiegaj tak mi przed tym. A! U mnie mam dwie osoby. Dawaj ich, dawaj. Oni myśleli, że ja jestem jednym z nich. A tu nie ma tak łatwo, byku. Dobra, Ewela, pomóż. Ej, uważaj, bo mi na plecach ktoś mi na plecy podszedł. Właśnie tamten, dawaj go. Pomści mnie. O ty gościu. Dawaj go, Ewela. Ja się boję, że ja ciebie niechcący będę. Ej, ale dostaję teraz coraz więcej. Dobra, to jest... Ej, znowu dostałem, halo, 440... Ej, Ewela, zaczyna się robić coraz większy dym, tak szczerze. Ja mam 342 HP. Ty jesteś tutaj, na środku? Ile ty masz? 340... Uleczę się. Ulecz się, tylko uwaga, bo tu jest ich dużo teraz. Uważaj, Ewela. Wow, Rafał, ratunku! Już cię ratuję. Ej, ja też dostałem znowu, no co? Jest dobra, mamy kolejnych. Okej, jest dobrze. Dobrze, jest dobrze. Ja się boję, jak to będzie na samym końcu. O nie, przyjechali łódką, Rafał, dawaj tego. O, nie, ten, padł ten na łódce, na szczęście. Dobra, musimy tą łódkę rozwalić. Rozwalmy tą łódkę, bo oni tą łódką nam mogą tu mocno strolować. Także rozwalmy to. Ja mam 312 u góry. O, kurczę. Idę do ciebie, już ci pomagam, Ewela. Tu już go ciacham, proszę bardzo. Ja tak szczerze jestem taka, ten, taka uuu. No bo ten, no bo to jest stresujące. My tutaj walczymy o święta. Ej, dawaj tego zielonego tutaj skina. On tam jest mocno obity już. Dobra, ja tam daję na daleko też. No daję, ja tam nic nie mogę trafić. Nie wiem, ja mam jakiś celownik chyba krzywy. Psikus. Tak zróbmy, to jest dobry pomysł. Ja w ogóle o tym zapomniałem. Możemy ich tam poodganiać od nas. I ogółem za 2 minuty przynajmniej ja dostanę nowe bronie. Ja mam bronię! Shotguna mam, ale dostałam prosto w twarz. Ej, ja mam teraz, patrz, jaką super moc. Ty jeszcze takie nie masz, także możesz mi jedynie pozazdrościć. Właśnie tu mam ziomka, strzelam, Ewela. Dobra, mamy go, obitego. Słuchaj. Chodźmy się zregrupować, bo ta strefa zaraz będzie mega mała. Ja strzelam do góry. No, jestem koło ciebie. Tu gość do mnie kamieniem mnie rzucił. Dawaj tego zielonego, bo ich naprawdę jest coraz więcej. Ej, ich naprawdę zaraz będzie masa. Okej, dużo obiłem. Jezus Maria! My możemy się budować też jak coś. Ej, ja mam bardzo mało już życia. Ja ich odganiam teraz tym. Ja jeszcze czekam, mam 2 minuty do nowych broni. Chodź, Ewela, za mną. Mogę sobie beczkę gdzieś rozłożyć? Możesz, jasne. Chodź tutaj może, podleczmy się, to jest dobry pomysł. Ja jeszcze czekam na te nowe brońki, no nie? Bo z tego będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. I później po 25 minutach będzie kolejna runda. Podchodzi tutaj kolejny ziomek. No oczywiście, że mnie trafił. Uważaj, jak ktoś tutaj lecz. Oni mogą tutaj na górce za chwilę być u góry. Jest tu! Ajajaj, Ewela, oni mnie mocno zaatakowali. Uciekaj. Gdzie oni są? Ej, ale to jest tam. Tutaj u góry, ja ich odganiam wszystkich. Dobra. Uciekać stąd, goście! Ej, czemu oni nie dostają lodu? Dobra, dostają. Dobra, dostali, Ewela. Idę za tobą. To do strefy leci. O, dostałem nowe przedmioty, Ewela. Też mam nowe przedmioty. Mam w ogóle snajperkę, czyli jeszcze gorzej. Zobaczmy, jaka strefa. Dobra, widzimy przynajmniej strefę dzięki temu. Jejkuś, mi jest ciężko. Tu w ogóle tyle typów. Choinka, chodź tu. No, robi się tutaj coraz ciekawiej, tak szczerze. Bo ja tutaj wszystko zaczynam dostawać. Skąd oni mają tyle kamieni? Dawaj go, Ewela. Nie mogę. 28 osób. Chodź za mną, Ewela, teraz. Teraz, jak możecie zobaczyć, w ekwipunku mamy nejdy, takie coś. Jeszcze mamy beczkę. Aj, tylko jedna beczka. Ale za każdego fraga coś dostajemy, także też nie jest źle. Dobra, jest tutaj ziomek. Dawaj go, Ewela. Czoło, Rafał. A patrz co oni, ej, oni na daleko rzucają z tej górki. Ja prawie ciebie ten, myślałam, że jesteś przede mną i chciałam tego gościa...
co jest za mną, a to się okazało, że to ty, także... Ale mnie trafił! My mamy chwilę teraz na regenerację i z tego, co widzę, to tam chyba ktoś jest, albo mi się wydaje. Patrzcie, jak oni tam na tej górce kampią, jak oni się w ogóle świecą, skubani. Zobaczcie, jak oni mocno teraz zagrali. Oni wyszli sobie wszyscy na górkę i my naprawdę mamy powoli przegwizdane. Na razie się możemy tutaj skampić za tym kamieniem, bo nie bardzo pójdziemy na tyle osób, bo mogą, wiecie, nas zbierakować. Chodź na plecach! Chłopcze się wybija na oponie. Dobra. Ja zapomniałem, że mamy snajperkę, Ewela. Patrz, bom. Ale się musiał zdziwić, chłopak. Ja tutaj na cichacza daję. Ło, ale bym dostała. Jakby ich tym węglem rzucić, patrz. A macie, ty wyckubani. Macie, co mi tu węglem będziecie rzucać? Ja rzucam im nejda, patrz, żeby spadli stamtąd. Uwaga, i bom. Ziomek tam dostał z węgla, Ewela. Powiem wam, że dużo lepiej nam idzie niż ostatnio, bo wcześniej, ostatnio to no, nie dało się strzelać, bo tak latali, nie? Oni też mogli budować, w tym odcinku nie mogą budować. Poszli nam na plecy, Rafał. Tak, tylko my tam do nich nie bardzo mamy jak wyjść, a oni są na górce. Koinka nas tu chciała wytegować, skubana. Nie we mnie. 17 osób, 17 to nasza liczba, także uda nam się, Rafał. Najgorsze jest to, że my jak tam wejdziemy na górkę, to oni nas mogą mocno obrzucić. Ja bym się kampiła za kamieniami, poczekaj jak przyjdzie strefa. Gdzie przyjdzie strefa? I piłka. A ja nie dorzuciłem. Ja mam 3 kamienie, rzucę tam im. Aj, bo jak im rzucę te kamienie, to oni później tymi kamieniami będą do nas rzucać. No to prawda. Dobra, zobaczmy, gdzie będzie teraz strefa. Mamy jeszcze 19 osób i wszyscy są na tej górce. Czekajcie, a jakby tam wejść? Oni mogą nie mieć kamieni, bo oni wszystkie kamienie mogą mieć za strefą, także oni nas mogą zakilofować. Ale patrz, ja im rzucam Ewela i oni będą tu musieli zejść teraz. Patrz, co się tam stanie. Patrz, co się stanie. Rafał, to ja! Ja do ciebie nie strzelałem. Dawaj ich, Ewela. Jezus, ja padnę chyba! Jeszcze jednego im rzucam! Plecy! Ej, Ewela, bo oni mnie tu kilofują! Rafał, help, help, help. Pamiętaj, że nie możemy budować, Ewela! Mało życia mam, mało życia mam! Ile masz życia? Nie no, dużo. Ale wszyscy tutaj na mnie! Ja na oślep strzelam! Mam 500... Aj, kurczę, kurczę, kurczę! Czy to się uda? Ja mam 4. Ej, Ewela, nie po mnie! Ej, 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 dobra, muszę iść naokoło! Dobra, ja rzucam najda! Ja nie wiem, do kogo mogę strzelać, do kogo nie. Dobra. Dobrze, Ewela. Ej, zostało tylko 5 osób, tylko 5 osób zostało. Czy święta się udadzą w tym roku? Ej, tu jest jeden taki jak ja, także nie pomyl sobie. No dawaj go od razu. Dobra, na easy, słuchajcie, tym razem poszło nam bardzo łatwo. No chcieliśmy oczywiście tutaj święta uratować, nam się to udało. Zostawiajcie łapkę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na ten odcinek i koniecznie wpisujcie kod Ewela do sklepu.